Dawid Kubacki przekazał, że jego żona musi się oszczędzać. Tymczasem Marta, skoczek na zawodach, a ona swoje. Dawid Kubacki niedawno w bardzo emocjonalny sposób opowiedział o stanie zdrowia swojej żony. Marta Kubacka jeszcze w marcu walczyła o życie. Co robi, kiedy skoczek jest na zawodach? Marta Kubacka walczyła o życie, jak czuje się teraz? W marcu 2023 roku, kiedy Dawid przygotowywał się do zawodów w Vikersund, otrzymał potworne informacje o stanie zdrowia żony. Marta zupełnie niespodziewanie znalazła się w szpitalu. Jej stan był bardzo poważny, a lekarze walczyli o jej życie. Z placówki wyszła dopiero w kwietniu, ze wstawionym rozrusznikiem serca. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów. Okazuje się, że prawie każdy z nas zna kogoś z kardiowerterem defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca. Ja z taką osobą będę dzielić życie, drugie życie, pisał wtedy Kubacki na Instagramie. Dopiero niedawno skoczek odważył się wrócić wspomnieniami do tych tragicznych wydarzeń. W emocjonalny sposób wyznał, jak obecnie czuje się jego żona, o czym poniżej. Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony. Kiedy Marta wracała do zdrowia, Polski Związek Narciarski zgodził się, by Dawid miał indywidualny tok przygotowań do sezonu 2023/2024. Dzięki temu mógł pomagać w rehabilitacji i dochodzeniu do zdrowia swojej ukochanej. Żona Kubackiego musi się oszczędzać, ze względu na rozrusznik serca. Kilka miesięcy temu skoczek wspominał, że miewali jeszcze drobne problemy. Rehabilitacja oczywiście zajęła wiele czasu. Ostatnio w Dzień Dobry TVN Dawid wyznał, na co Marta musi teraz uważać. Na mikrofalówkę i płytę indukcyjną trzeba uważać. Poza tym trzeba żyć normalnie. Takie też jest zalecenie lekarzy, więc żyjemy normalnie, mówił. Obecnie Kubacki walczy w 45. sezonie zimowego Pucharu Świata 2023/2024. Jemu nie idzie najlepiej, a co w tym czasie robi Marta? Poniżej szczegóły i zdjęcia. Dawid Kubacki walczy w Pucharze Świata, a co robi Marta Kubacka? Niestety ostatnie wyniki Kubackiego w Pucharze Świata nie są najlepsze. Dziś Dawid skoczył tylko 87 metrów i nie awansował do drugiej serii konkursu indywidualnego w norweskim Lillehammer. Zajął bowiem dopiero 33 miejsce. W tym czasie Marta nie próżnuje. Żona Kubackiego od jakiegoś czasu pracuje jako przedstawicielka handlowa znanej firmy, produkującej luksusowy sprzęt AGD. W tym celu założyła oddzielny profil w sieci, na którym chwali się przepisami, jakie realizuje na reklamowanym urządzeniu. Ostatnio zrobiła pszenny chleb na maślance. Dziś pokazała zdjęcia pieczywa, na których widok aż cieknie ślinka. Sporo pracy jest też przy dzieciach. Na Instagramie Marty pojawiło się urocze nagranie młodszej pociechy, usypianej kołysanką do snu.